Dzisiaj drugi odcinek z serii Polska, jakiej my nie znamy. Postanowiłam zupełnie pokazać co innego niż tydzień temu. Tydzień temu, przypominam, był park w Wilanowie, park w Pałacu Wilanowskim. Natomiast dzisiaj chciałabym Was zaprosić do Parku Skarżewskiego w Warszawie i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to takie zielone serce Pragi Południe. Park Skarżewski jest jednym z największych parków w Warszawie i jego nazwa pochodzi od miejscowości Skaryszew, na której powstał. I potocznie nazywany jest Skaryszakiem. Liczy ponad 100 lat i ma ponad 55 hektarów. Wy sobie oglądajcie, a ja Wam tylko powiem, że nie chciałabym powielać tego, co jest w internecie, ale chciałabym Wam powiedzieć kilka ciekawostek, których nie dowiecie się nigdzie, a mianowicie, dlaczego w ogóle powstał ten park. Zanim przejdę do opowieści, to jeszcze chciałabym, żebyście, kiedy będziecie w parku, żebyście zwrócili uwagę nie tylko na drzewa i kwiaty, ale również na to, co macie pod nogami. Zobaczcie, tutaj mamy bluszczyk kurdybanek, za chwileczkę będziemy mieli jasnotę białą. Jasnota biała jest to taka roślina, która jest podobna do pokrzywy. Różni się od pokrzywy tym, że ma białe kwiatki, takie piękne białe kwiatki. Obok jest pokrzywa, widziałam również jasnotę purpurową, jak też podagrycznik, także tych ziół, na które w ogóle nie zwracamy uwagi, jest tam naprawdę mnóstwo. Porobiłam kilka nawet takich zdjęć z katalogu, co to są za rośliny, żebyście sobie zobaczyli, żebyście mieli porównanie i mogli sobie sprawdzić tak naprawdę, na co one działają, jak działają na nasz organizm. A teraz wracamy do tego, jak powstał w ogóle Park Skaryszewski. Nie wiem, czy jest to legenda, czy to jest prawda, ale słyszałam, że kiedy przyjechał car do Warszawy i zobaczył, no można powiedzieć, mućki, czyli krowy, to stwierdził, że tak nie może być i trzeba tutaj założyć park. I padła decyzja, żeby ten park powstał i zaprojektował go Franciszek Szanior, ówczesny główny ogrodnik Warszawy. Moim zdaniem park jest zaprojektowany cudownie. Zaprojektowany został w stylu angielskim, co oznacza, że w parku w ogóle nie czuje się sztucznego projektu. Zresztą jak widzicie, tak? Widzicie teraz podagrycznik, bardzo dużo podagrycznika. To wszystko sobie rośnie jak chce, ale nie zupełnie, ponieważ są piękne alejki, są cudowne drzewa i krzaki, które są posadzone kaskadowo. To wszystko ma sens, ale nie jest jakby posadzone pod linijkę. Zwiedzając park czujemy taką naturalność, taką błogość, dużo relaksu. Miejscowi robią sobie pikniki nad stawem. Można tutaj też popływać kajakiem, wypożyczyć łódkę. Także do parku przychodzi bardzo dużo ludzi starszych, dużo ludzi młodszych, ludzi, którzy chcą powspominać, ludzi, którzy chcą pielęgnować historię, przekazywać ją dalej. A teraz zrobię małą przerwę. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to zapraszam serdecznie. Na kanale bardzo często opowiadam o ziołach, jak je stosować, jakie mają właściwości. Wskazuję również, jak zaprojektować ogród. Przedstawiam rabaty, które możecie wykorzystać w swoich ogrodach. A czasami nawet pogotujemy. I ostatnio właśnie wpadłam na ten projekt, żeby zrobić kilka filmów, kilkanaście, zobaczymy jak to się rozwinie, właśnie o polskiej florze i faunie. A wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. Nawet słuchajcie, ten film, kiedy nagrywałam, to zupełnie co innego miałam Wam powiedzieć na temat Parku Skarżewskiego, a zupełnie co innego wyszło, co innego mnie zaciekawiło. Nadmienię, że ta wiewióreczka biegała za nami chyba z 15 minut. Zwierzęta są tutaj bardzo oswojone, więc nawet ptaki nie uciekają. Chciałam zobaczyć bobry, ale mi się nie udało, a bobry tutaj są i podgryzają drzewa, więc na pewno za jakiś czas pokażę Wam drzewa
które są owinięte siatkami właśnie, żeby bobry nie podgryzały. Pomimo to, że bobry zostały wywiezione z parku Skaryszewskiego, to i tak dużo ich zostało i nadal podgryzają drzewa. Teraz jesteśmy na wysokości Alei Waszyngtona i widzimy Dąb Wolności. Zobaczcie, jak specyficzny jest ten dąb. Składa się z trzech drzew. Posadzony został 3 maja 1932 roku w 200. rocznicę urodzin Jerzego Waszyngtona. Drzewo określane jest albo dębem Waszyngtona lub dębem wolności. A dlaczego, to zaraz Wam opowiem. Te trzy pnie, które widzieliśmy, zwane są od nazwisk bohaterów walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych: Waszyngton, Kościuszko i Pułaski. Kościuszko był bohaterem narodowym nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. Generał Pułaski również, bowiem uratował on życie przyszłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Jerzemu Waszyngtonowi. Także to drzewo wolności jest niesamowite. A my, kochani, widzimy teraz piękne ptaki i jedno z jeziorek Parku Skaryszewskiego. Ten pies to nie był mój. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taką piękną kaczuszkę. Ta piękna kaczuszka to mandarynka. Generalnie mandarynki żyją w Chinach, w Japonii, w Mandżurii. U nas nie wiem, czy są jeszcze gdzieś, czy tylko w Parku Skaryszewskim, ale są naprawdę przepiękne, są kolorowe. Tą mandarynkę, którą tutaj widzimy, to jest samiec. Samica jest taka bardziej brązowa, bardziej szara po prostu. A samiec jest taki bardzo kolorowy, piękny. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja nigdy nie widziałam tak pięknej kaczki. To jest kaczuszka jak malowana, tak jakbyśmy portret jakiś malowali. I to jest taka atrakcja Parku Skaryszewskiego. A poza tym widzicie, że w Parku Skaryszewskim możemy podziwiać piękne akweny. Stworzono tutaj sztuczne stawy. Nazwano je staw kajakowy i staw łabędzi. Dziś nazywają się staw na kosku i staw kaczy. Oprócz tych dwóch stawów, największym zbiornikiem jest Jeziorko Kamionkowskie. Ale o nim opowiemy sobie, jak do niego dojdziemy. A teraz mamy bardzo ciekawą historię, o której musimy wiedzieć. Skupcie się na tym modrzewiu i za chwileczkę zobaczymy piękną kapliczkę zaprojektowaną przez Janusza Alchimowicza. Z przekazów historycznych wynika, że w czasie II wojny światowej była ona miejscem ukrywania tajnych meldunków. Łączniczki, harcerki, pozorując sprzątanie, ukrywały te meldunki w zagłębieniu we wnęce, którą przed chwilą widzieliśmy. I podobno tej tajnej skrzynki nigdy Niemcy nie odkryli. Biała kapliczka przy wodospadzie wyróżnia się nie tylko kolorystyką w tym takim przepięknym terenie, ale również kształtem. I ten kształt, ja nie zrobiłam, nie sfilmowałam tej kapliczki z tyłu, ale z tyłu wygląda ta kapliczka jak kobieta w chuście. Jest to taka postać z biblijnego obrazka. A teraz tutaj to, co widzimy, zauważyliście, że jest taki piękny krajobraz i chciałabym Was zapytać, co Wam przypomina ten krajobraz? Mam już tak chyba, że zadaję pytania i sama na nie odpowiadam. Wyobraźcie sobie, że Franciszek Szanior, który projektował ogród, zaprojektował taką mapę Polski. Ukrył przed carem prawdziwy zamysł, który zrealizował, czyli zrobił nam polskie góry w Parku Skaryszewskim, morze i jeziora. Oczywiście nikt o tym nie wiedział, wiedział sam zainteresowany i wiedzieli o tym Polacy. Więc to chyba najważniejsze. Także to taka ciekawostka, o której nigdzie nie piszą. A ja o tym dowiedziałam się przypadkiem, kiedy byliśmy z mężem i zwiedzaliśmy Park Skaryszewski. Oczywiście już któryś raz z kolei. To spotkaliśmy trzy panie, naprawdę wspaniałe kobiety, które zachwyciły nas swoją wiedzą i ogólnie informacjami, które przekazały nam, pomogły w nagraniu dzisiejszego filmu.
Także oprócz tego, że można miło spędzić czas w Parku Skaryszewskim, zrelaksować się, to jeszcze można poznać wspaniałych ludzi. W parku jest bardzo dużo rzeźb i teraz widzimy jedną z nich. Rzeźba Rytm przedstawia akt zastygłej w półobronnym i uległym geście dziewczyny. W parku mamy co podziwiać. Nie dosyć, że jest mnóstwo zwierząt, to oczywiście ta cała roślinność jest po prostu ujmująca. Łącznie w parku znajduje się ponad 20 tysięcy roślin. Ja myślę, że teraz to już na pewno więcej. Możemy tutaj zobaczyć okazy, których nie zobaczymy chyba nigdzie. A na pewno są to rzadkie okazy. Rośnie tutaj 10 rozrośniętych korkowców amurskich. Z ich kory robi się właśnie korki. Bardzo dużo kasztanowców, jesionów amerykańskich, jesionów wąskolistnych. Wiązowce południowe możemy tu spotkać, dęby szypułkowe, głogi, dużo bzu czarnego, dużo grabów pospolitych, czeremchy. Mamy tutaj też cały przegląd ptaszków, czyli szpaków, kwiczoły, sikorki, kosy, wrony. Bardzo dużo słowików, które możemy usłyszeć, jak pięknie śpiewają zięby, kowaliki, dzwoniec, rudziki, wróbelki, sujki. No to sujki to chyba są wszędzie. Mnóstwo wiewiórek, zresztą sami widzieliście. Te wiewiórki są bardzo oswojone, czekają tylko na jedzenie, na orzeszki. Oczywiście jeśli karmicie zwierzęta, to pamiętajcie, żeby dawać im zdrowe i pełnowartościowe jedzenie. Na powalonych pniach w stawie na kosku i przy wysepce na Jeziorku Kamionkowskim możemy spotkać żółwie czerwonolice. Te drapieżniki wyniszczają skrzek oraz młode stadia ryb i płazów, także możemy je podziwiać, niemniej jednak wyrządzają dużo krzywdy naszym rodzimym zwierzętom. Cały krajobraz Parku Skarszewskiego jest przepiękny, przecudny. Cały park to duża ilość ścieżek, alej. Mają taką naturalną powierzchnię alejki, także nie są wybetonowane. Piękne drzewa. Drzewa i krzewy tłumią tutaj hałas, stwarzają komfortowe warunki właśnie dla odpoczynku. Rośliny pochłaniają bardzo dużo CO2 i zanieczyszczeń z atmosfery. I tym samym wydzielają tlen i fitoncydy. A to sprzyja regeneracji sił u nas, u ludzi. I to piękno, które nas otacza i które możemy oglądać, sprzyja naszemu relaksowi. A teraz widzimy, wydaje mi się, że jest to jeden z korkowców amurskich. I chyba nie wydaje mi się, ale na pewno są to korkowce amurskie. Nie sprawdzałam tego, ale wydaje mi się, że chyba nie wiem, czy w Polsce są jeszcze takie drzewa, takie korkowce. Ja świetnie czuję się w Parku Skaryszewskim. On mnie bardzo uspokaja, relaksuje. Zresztą nawet jak teraz oglądam ten film, to również sprawia mi to wiele przyjemności. Ja mam nadzieję tylko, że ja Was nie zanudzam i dotrwacie do końca. Niestety ten film jest dosyć długi. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach to wszystko tak wszystko na szybko i tak naprawdę ludzie, jeśli coś jest powyżej już 3 minut, 5 minut, to tego nie oglądają. Zobaczcie, jakie piękne drzewo, podkryte, całe prawie pokryte mchem. Tutaj na dole, tak jakby, nie wiem, jakaś bajka mi się przypomina od razu. Przepiękne, cudowne drzewo. No i wspaniała roślinność, bardzo dużo bylin. Na końcu zobaczymy, ja Wam pokażę tulipany. Mnóstwo sezonowych kwiatów. I na końcu jeszcze zobaczymy ogród różany. A w międzyczasie zobaczcie, że cały czas Park Skaryszewski to tak naprawdę mnóstwo akwenów wodnych. Czyli te stawy są połączone ze sobą. Za chwileczkę powinniśmy przejść do Jeziorka Kamionkowskiego, który jest, o, już to mamy,
jest największym akwenem tutaj w Parku Skaryszewskim. I właśnie tutaj możemy sobie pojeździć łódką, wypożyczyć łódkę, popływać kajakami, też możemy kajaki wypożyczyć. Również możemy sobie zjeść obiad, jest tutaj restauracja. W ogóle ten park jest taką ostoją, jest taką enklawą zieleni, ostoją bioróżnorodności, chociaż ja akurat nie lubię tego słowa. Będąc nad Jeziorkiem Kamionkowskim, możemy zobaczyć fabrykę Wedla. Kiedyś można było zwiedzać tą fabrykę i napić się gorącej czekolady. Czy jest to możliwe teraz, to tak naprawdę nie mam pojęcia na ten temat. Jeśli macie chwilę czasu i jeśli mieszkacie w Warszawie bądź mieszkacie w jakimś innym pięknym zakątku Polski, to serdecznie mogę Wam polecić Park Skaryszewski. Nie jest on takim parkiem oklepanym, ale naprawdę warto go zwiedzić, ma wielką historię. Za chwilę przejdziemy do Ogrodu Różanego, ale jeszcze zanim to zrobimy, to mamy pomnik lotników brytyjskich, którzy zginęli w katastrofie samolotu Liberator 14 sierpnia 1944 roku. Brytyjscy żołnierze lecieli, żeby pomóc walczącej w Warszawie, żeby zrzucić broń, i jedną część broni już zrzucili, natomiast powrócili, żeby zrzucić następny ładunek, i niestety zostali zestrzeleni przez Niemców. 6 członków załogi zginęło, przeżył tylko jeden żołnierz, który został wyrzucony na małą wysepkę na jeziorku. Został on odnaleziony przez Niemców, wywieziono go do szpitala w Modlinie i później do obozu jenieckiego, którym doczekał już końca wojny. Teraz widzimy Ogród Różany, ale ja jeszcze postanowiłam chwilkę dokończyć tą historię o pomniku lotników brytyjskich. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1988 roku i odsłonięcia dokonała 4 listopada Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii, z udziałem, słuchajcie, sierżanta Lane, ja sobie zapisałam jego nazwisko, ale nie wiem jak to się czyta, jednego z uratowanego członka załogi. To jest aż niesamowite, przechodzą dreszcze. Na odsłonięciu byli również żołnierze AK, Eugeniusz Drzewiecki i Stefan Jabłoński, którzy pierwsi nocą 14 sierpnia 1944 roku dotarli do szczątków samolotu, oczywiście po Niemcach już, i znaleźli tam jeszcze amunicję, znaleźli mundury, także to jeszcze im się przydało. I znaleźli jeszcze jednego z członków załogi, którego Niemcy nie znaleźli, ale oczywiście już niestety nie żył. W późniejszym czasie kwiaty składali również przy pomniku Królowa Elżbieta w 1996 roku, może tak. Ja jestem zachwycona tym różanym ogrodem. On ma tutaj takie piękne obwódki, wyglądają, że są z bukszpanu, ale wydaje mi się, że nie wiem jak był zamysł wcześniejszy, teraz jest ligustr, na pewno tutaj tworzy takie małe żywopłoty ligustr, natomiast wydaje mi się, że wcześniej był tutaj bukszpan, ale no nie powiem na pewno. Teraz widzimy taką piękną rzeźbę, jest to rzeźba autorstwa Stanisława Jackowskiego, Tancerka. Uważam, że jest to po prostu takie wspaniałe miejsce właśnie na to, żeby postawić tutaj tą rzeźbę. Nie ma chyba piękniejszego miejsca niż Różany Park, o tak. Za chwilę będziemy kończyć wycieczkę po parku. Oczywiście nie zwiedziliśmy wszystkiego, ja na pewno Wam wszystkiego nie pokazałam. Teraz widzimy pomnik Edwarda House'a, który był doradcą prezydenta Wilsona. I tutaj historia jest bardzo długa i bardzo ciekawa, jak zasłużył się Edward House
dla Polski, ale to już sobie o tym sami doczytajcie. A my idziemy dalej. Chciałam, żebyście zwrócili uwagę, jak piękny jest ten park i jak zadbany. Pomimo tego, że ma prawie 55 hektarów, to jest naprawdę wypielęgnowany i mimo również tego, że tutaj jest, króluje tutaj taka naturalność, to niestety i tak potrzeba tutaj bardzo dużo pracy. Ja Was bardzo poproszę o to, żebyście mi napisali w komentarzach, co byście chcieli, żebym na przykład Wam przekazała, co byście chcieli zobaczyć, jakie parki, jakie Was interesują. Nie mówię tylko o tych parkach w Warszawie, ale w całej Polsce. Chciałabym, żeby to był nasz wspólny projekt. Wy poddajecie pomysł, dajecie propozycje, piszecie w komentarzach. Natomiast ja nagrywam, montuję i opowiadam Wam o tym, co chcielibyście, żeby ludzie zobaczyli, co chcielibyście może Wy zobaczyć. A tutaj widzieliśmy przed chwilą rzeźbę Olgi Niewskiej, rzeźba kąpiąca się. Teraz jesteśmy na terenie Parku Skarżewskiego, gdzie widzimy, że po prostu jest wiosna, tak? Mamy tutaj żonkile. Za chwilę zobaczymy wielką rabatę. Tam nawet jest kilka takich klombów z tulipanami i z kwiatami wiosennymi. A teraz widzimy lipę czerwonolistną. Piękne te starodrzewy, cudowne, piękne cisy. Aż przyjemnie oglądać. I pojawiły się te rabaty z tulipanami, o których mówiłam już wcześniej. Cudowne, w różnych kolorach, ale jednak tworzą takie jednolite tło. Zbliżamy się do końca. Filmu mamy około 23 minuty, więc na pewno wszystkiego Wam nie opowiedziałam. Zostawiłam dla Was troszeczkę tajemnicy, żebyście sami mogli odkryć ten piękny park. Sami zajrzeć do niego i odkryć go na nowo, tak odkryć go po swojemu. Na dziś kończymy, a Was serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału. Poproszę o łapki w górę, jeśli podobał Wam się film. Napiszcie mi w komentarzu, co w ogóle myślicie o tym projekcie, czyli projekcie zatytułowanym Polska, jakiej my nie znamy, flora i fauna. Jeszcze na koniec chciałam dodać, ponieważ nie pamiętam, czy mówiłam to na początku, że Park Skarżewski nosi nazwę imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Właśnie widzimy jego pomnik, wychodzimy z parku, widzimy jego pomnik. I oczywiście jest to nasz polski pianista, kompozytor, polityk, jeden z twórców niepodległego państwa polskiego. I na koniec, po prawej stronie, Stadion Narodowy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.